Witam wszystkich kolegów i hodowczynie. Zapraszam na aukcję trzech wspaniałych samiczek, między innymi samiczka właśnie z 808 z Karola Paszkę. Właśnie ta samiczka, co mi tak ostatnio na tym filmie chodziło, i czy po głowie, czy nasz ten pupil. Zapraszam, koledzy, do wspaniałej licytacji trzech super samiczek, bo będzie to właśnie pufka z 808 Karola Paszkę, będzie córka Lalki i wnuczka Faraona. Wszystko, trzy wspaniałe samiczki. A czemu to was sprzedajesz tą pupilkę? Wiesz co, dlaczego? No bo jak ja dając na samiczki, dając gołąbki na aukcję Pigebook, każdy na tym portalu prześciguje się, daje najlepsze gołąbki. Też nie chcę zostać w tyle, daję w sumie tą samiczkę, która no, jest mi jej szkoda, nie powiem, że nie, ale po prostu no trudno. Daję coś fajnego, żeby po prostu koledzy, żeby ktoś miał pociechę, może mi ktoś później jak w przyszłości też młodego po niej takiego łaskowego odda, także. Dokładnie, wspaniała samica z fajnymi dokumentami, bo to jest Karol 808. Tak jest, i te Imbre tak samo. Imbre dokładnie, więc na pewno ktoś wykorzysta, tym bardziej, że samica, która rewelacyjnie się u Ciebie też pokazywała młode po niej, bo to człowiek podaje z jajka, z tego względu, że ona też by ją nie obarcza jakąś tam, wiesz, jeszcze karmi młodych, tak? Tak, ona bardzo po prostu jest, ona bardzo mocno karmi młode i po prostu, żeby ją zaoszczędzić, to tylko jajka przekładałem, albo dałem jednego młodego i dałem wychować. Na tą aukcję postanowiłem wystawić trzy wspaniałe samiczki, bo mamy nadwyżek samiczek i trzy samiczki to naprawdę z górnej półki, z tego względu, że na tym portalu Pigebook każdy się prześciguje, każdy daje najlepsze gołębie, czy bracia Łepuch, czy tam cokolwiek, każdy wyciąga najlepsze swoje gołębie. Ja też postanowiłem wystawić trzy wspaniałe gołąbki, bo jest to właśnie z Karola Paszki ta moja super samiczka, która byście widzieli już wcześniej na tym filmie, co ona potrafi robić. Szkoda mi się ją z nią będzie rozstać, ale po prostu jak większość hodowców wie, jeżeli coś daje naprawdę coś od serca i po prostu i postanowiłem dać tą pufkę trudno, ktoś będzie miał z niej pociechę. Jest to właśnie linia 808 Karol Paszek, także zapraszam do licytacji. Mhm, a to masz powiedz, z czego jeszcze się wodzi mniej więcej, bo to są gębie z Karola Paszka 808. Tak. Gębie, tak. Które też u Ciebie fajnie młode po tym gębie leciał. Tak, ale to, że mówię, ja jestem takiego zdania, że nawet tu koledzy jak mówią, mówisz, czy mi jest jej nie szkoda. No szkoda mi jest każdego gołąbka, tak samo między innymi następnego gołąbka też mi jest szkoda, bo przywiozłem trzy naprawdę super samiczki, nie to, że jakieś tam wiekowe, bo są dwulatki, trzylatki. Też na przykład ciężko, nawet brat nie wie, że ją wystawiam w tym momencie. Jest to córka Lalki. Kto ogląda moje filmy, to wie, co to jest za gołąb, bo jest to właśnie córka Lalki. I też ją wystawiam na aukcję. Nawet nie wiem, czy ją brat też nie będzie bił, bo no mówię, ja jeżeli złapałem trzy samiczki na aukcję dać, no to mówię, daję najlepsze. Jest to właśnie ta, jej młody był na WG Kozie Główki w tym roku. Fajnie leciał, kupił dziecko po tym gołębiu, kupił Zbyszek Falkowski. No i w tym momencie jest to matka właśnie, jest to tej mojej słynnej Lalki, jest to córeczka. Ona idzie to na aukcję, też mi jej szkoda, no ale trudno. Coś daje najlepsze gołąbki. Najlepsze, fajne trzy samiczki daje z mojej... Przede wszystkim tutaj musimy zaznaczyć to, że jeżeli z tego gołębia ktoś by w każdej chwili chciał go zwrócić, oddajemy 100% kwoty, tak, jaką zakupił. Z tej samicy, jeżeli ktoś komuś się nie będzie sprawdzały, nie będą się sprawdzały młode, jestem w stanie oddać pieniążki po prostu, bo no, tu jest coś pięknego. No mówię, to jest, bo to z tego gołąbka też półsiostra u Piotra Bułgały, bo Piotrek Bułgała miał po tym samym ojcu, bo on jest z Westretę, gołębi od Jacka Długosza, świętej pamięci. I Piotrek Bułgała miał samiczkę też, która też mu tam siadła na rejon, siadła mu pierwsza. Później też mu fajnie siadła, ale któryś lot ciężki gdzieś mu na drodze zgłosili rozjechane miał. Także to była półsiostra właśnie tej samicy właśnie. Także zapraszam koledzy na aukcję, bo naprawdę trudno, no co będzie, to będzie. Ja daję... Daję najlepsze samice. Trzecią samiczką, którą też oddałem na aukcję Pigebook, jest to wnuczka Faraona, przepięknej budowy. Nawet Wiktor, jak ją wziął w rękę, też mówi, że no jest przepięknej budowy. Tu kolega też powiedział, przepięknej budowy. Też ją daję na aukcję. Jest to gołąbek z 17 roku. Samiczka też. To jest numer 9910, ma numer. I to jest samica, która w ręku jest idealna. No, budowa klasyfikacji standard można by ocenić na 5-5+, plus, tak? Piękna, no to jest jak wszystkie gołębie z Faraona, to jest co do ręki, no i nie tylko do ręki, bo też do lotów, ale ja mówię, bo wybrałem trzy naprawdę, bo ktoś powie, że nikt nie da nic podaje dobrych gołębi.
wybrałem samiczki, żebyście mi za rok, czy za dwa, czy za trzy podziękowali, że macie ode mnie po moich gołębiach fajne gołąbki. Także trzeci i ostatni ostatnia samiczka. Mam dużo nadwyżek samiczek, wybrałem trzy, przyjechałem tutaj do Wiktora. Także zobaczymy, czekamy na jak to będzie. Dokładnie. Przygotowania na sezon, Tomasz, jak u ciebie? Na razie jest, na sezon jest tak, że ja nie leczę w ciemno, jak to mówiąc. Pojechałem, bo miałem troszeczkę problemy z jesiennymi gołębiami, złapałem je i wziąłem też lotowe gołębie, wziąłem kał. Pojechałem do Koby, u lotników, u moich gołębi nic nie wykazało, nic salmonelozy, nikt z kokcylozy. Wszystko jest czyściutkie, gołąbki są zdrowe, nie przepajam niczym. Będę teraz szczepił, czekam na te plusowe temperatury. Polecam klinikę Kobe, bo naprawdę sympatyczne, fajne dziewczyny fajnie obsłużyły mnie. Później zadzwoniły z wynikami, na maila przesłali mi wyniki. Polecam tą klinikę, bo mówię, nie pojedź koledzy w ciemno antybiotykami, bo tak jak mówię, macie dziecko zdrowe, to po co mu antybiotyk dawać? Także to jest bez sensu dla mnie. No ale każdy ma swoją zasady, każdy jeden hodowca woli w ciemno przepajać, drugi nie. Ja tak nie zrobiłem. Wziąłem auto, pojechałem, zbadałem gołąbki zdrowe, także są na etapie, teraz będę je szczepił teraz. Okej, a powiedz mi, jeżeli chodzi o te gołębie, które tutaj na aukcji przygotowałeś, to są gołębie, które przede wszystkim już dzieci po tych ptakach leciały u ciebie, bo po dwóch, bo ten gołąb, który jest 17 roku, to jest gołąb, który leciał w sezonie u ciebie, jak, z jakimi wynikami? Ale który? Tego, którego trzymasz w ręku. Nie, to jest gołąb z Wojlery. To jest dwa gołębie? To jest z Wojlery, nawet ta córka Lalki teraz w tym roku była u brata, brat mi ją teraz oddał i nawet nie wie, że ja ją teraz wystawiłem na aukcję, także troszeczkę może będzie zły, ale po prostu mówię, jeżeli mam dużo telefonów, że jestem dobrym człowiekiem, także wystawiam dobre gołąbki, no co będę, no trudno. Ja widzicie, jak tą samiczkę jeszcze wam pokażę, tą płową, no nie, mój kolega Rafał Górnik, podejrzewam, że też będzie chciał ją zakupić, bo ona jest dla takich początkowych hodowców, jest to wspaniały gołąb, po prostu jest to samiczka, która, no nawet Wiktor mówi, że tutaj do biura by mu się przydała jako reklama tego biura, także no jest coś pięknego, no mówię, no zobaczcie tego gołąbka, jest coś niesamowitego, no chodź moja, chodź. Także nawet ta samiczka też idzie na aukcję, zapraszam do licytacji, bo naprawdę gołąbek, jak mówię, to jest nasza tutaj miss tego biura, także zapraszam. Koledzy, do licytacji. Dziękuję. Dobry lot.